he plays it a beautiful ball. He puts it across for Buksa, who heads it, and that's a 2-1. Right to Adam Buksa. Adam Buksa is absolutely lethal in the air, and he proves it. Hello, guys. Dzień dobry. Jest 7 rano, jesteśmy w Bostonie. Tutaj za nami już autobusy szkolne rozwożą dzieciaków do szkoły, a my tą poranną porą jedziemy do Adama Buksy, żeby zobaczyć, jak trenuje, jak żyje i jak się czuje w Stanach Zjednoczonych. To nasza miejscówka taka trochę jak GTA San Andreas. Nie wygląda to, gdzie jesteśmy tutaj, jak Boston, bo w Bostonie są oczywiście wielkie wieżowce, co zresztą zobaczycie, a tutaj jest taki chillaucik amerykański, spokojnie. I takie typowe typy, jak właśnie w GTA San Andreas, którzy sobie stoją gdzieś tam, coś zagadują. Jest fajnie, jest fajnie. 6 minut do Ubera, do Adama, który mieszka w sumie w całym centrum. Będziemy jechać 24 minuty. Hello. How you doing, man? Good morning. Hello. Good morning. Pamiętam, co było jakoś tak na początku, jak wszyscy się dowiedzieli, że Adam Buksa będzie przychodził z Pogoni Szczecin do New England Revolution. No to było takie jak zwykle, jak gdzie on jedzie. On już zrezygnował z poważnej kariery, chce zarabiać pieniądze, nie chce się rozwijać. Młody chłopak, oddala się od reprezentacji, trochę szkoda. No i jak wyszło? Po tych ponad 2 latach Adam Buksa jest trzecim, czwartym, może drugim napastnikiem w hierarchii u Czesława Michniewicza. Generalnie sportowo rozwinął się mega. W poprzednim sezonie zdobył 16 bramek, wszystkie z gry, 0 karnych i nikt w MLS nie miał tak dobrego wyniku, odliczając te karne. No i dzisiaj powiększył realnie swoją wartość, rozwinął się niesamowicie w tych Stanach Zjednoczonych. Siema. Siema. Cześć. Patrz, czy znajdziemy do pana. Dobra. Jak tam często jest? To nie, nawet spoko. Mieliśmy 2 dni na podróż, więc w miarę to spoko sobie rozkminiliśmy. Tak. Jest na luzie, na luzie. Dzisiaj już jesteśmy tacy. Tak? Proszę? Wczoraj przylecieliście. Wiesz co, przylecieliśmy w środę turbo w nocy. Jesteśmy gdzieś o 2 w Nowym Jorku. Okay. A, czyli zaczęliście wasze nowe? Tak, wczoraj musieliśmy ogarnąć rzeczy typu jakieś SIM, jakieś takie rzeczy podstawowe. No tak. Przyjechać tu, odpocząć. Okej. Myśmy też tu wczoraj wieczorem. A jak przylecieliście samolotem czy pociągiem? Autobusem. Autobusem. W ogóle byliśmy zdziwieni, że tu korków za dużo nie ma. Teraz będziemy jechać, to wydaje mi się, że nie będzie też tak źle, bo zazwyczaj jest tak, że rano jest korek do Bostonu. Mhm. Jest 4-5-pasmowa droga, ale mimo wszystko jest zakorkowana, będziecie widzieć po lewej stronie. Natomiast po południu ludzie wyjeżdżają z Bostonu już do swoich domów i wtedy jest w drugą stronę. No jak codziennie macie treningi tak wcześnie? Codziennie mamy, to jest właśnie związane z tym, że każdy mieszka gdzie indziej. Mieszkam w centrum treningowe jest 50 km od Bostonu, więc są zawodnicy, którzy mieszkają w osobnym stanie w Rhode Island, więc jakby chcieć zrobić trening po południu i wrzucić w to te korki, to byłby problem z dojazdem i zawodnicy mieliby po prostu, wiesz, problem, żeby dotrzeć na czas, albo musieliby wyjeżdżać 2 godziny wcześniej, dlatego trener chce tego unikać i woli, jak jest trening rano. Ja wolę wstać rano, zrobić robotę i mieć szybciej wolne. Tak, ja też tak wolę. No, też, wiesz, w Polsce często było tak, że mieliśmy 2 treningi. Tutaj tego nie ma. Ale plusem jest to, że mogę sobie zrobić swój taki indywidualny trening, który potrzebuję akurat w danym dniu. Zimno dość macie chyba. To jest nasze pierwsze, no wiesz, odczucie, jeśli chodzi o stady. 51 Fahrenheitów, no to nie jest zbyt ciepło jak na koniec kwietnia. Natomiast tu jest z wiatrem problem. Jak no, jest wiatr, tak, to tak, tak. Tutaj jeszcze od zatoczki. W lecie z kolei jest bardzo gorąco, naprawdę jest gorąco. No, jak my wylatywaliśmy, tak raz zaczęło się cieplej robić. Aha, przylatujemy i kurczę, jednak ta kurtka musi być wyjęta. A do Miami lecicie? Czy wiesz co, nie, jednak nie. Stały program ludzi, którzy przyjeżdżają do Bostonu, zawsze Miami. Dorzucają. Czyli największa atrakcja Bostonu, Miami? Nie, nie, w Bostonie jest trochę rzeczy do zobaczenia. Uważam, że i tak na wschodnim wybrzeżu najciekawszy jest Nowy Jork lub Waszyngton. Ja uwielbiam Waszyngton nawet bardziej niż Nowy Jork. Natomiast Boston uważam, że jest takim najbardziej europejskim miastem na wschodnim wybrzeżu. Mówiłem, to jest miasto technologiczne. Są uniwersytety Harvard, MIT, UMass. To są miejsca, gdzie
do których zjeżdżają po prostu bardzo inteligentne osoby z Europy i pracują tutaj. Nawet mamy kilku bardzo dobrych znajomych z Polski, którzy chociażby pracują w Pfizerze. Dobrze nam znanym są naukowcami, którzy robią research na temat komórek rakowych. Dla mnie jest ważne, co robię, jak spędzam czas poza treningami, poza meczami. To też ma u mnie wpływ na to, jak później się czuję na boisku. Tak jak sam mówisz, no to nie może być syłka, tylko to musi być taka radość tworzenia. No i gram w piłkę dlatego, że uwielbiam grać w piłkę, nie dlatego, że muszę, czy jest to jedyna moja opcja, którą miałem w życiu, prawda? Dlatego tak bardzo jak chcę jak najwięcej w piłce osiągnąć, tak też chcę jednocześnie ten czas fajnie pożytkować i mieć z niego frajdę i na pewno mieszkanie w Bostonie jest tego częścią. Plany ciągle są, żeby zbudować stadion typowo pod piłkę nożną, ale nie jest łatwo z terenem w Bostonie. Przed kilku lat nasz właściciel Robert Kraft próbuje coś w tym temacie zrobić, ale nie jest łatwo. Problemem nie są środki, tylko bardziej lokalizacja, gdzie by to się miało wszystko odbywać. Czy tak w samym Bostonie pewnie ciężko odczuć, że tu jest MLS, nie? Bardzo ciężko, szczególnie, że w centrum Bostonu jest hala do koszykówki, do NHL, jest Fenway Park, czyli stadion Red Soxów, drużyny baseballowej. Więc jak oni grają mecze, to wtedy faktycznie w Bostonie widać, że kibice żyją tymi meczami, przebierają się, oczywiście standardowe piwo, jedno lub pięć w barach około stadionowych. Nawet nie ma jak tego przysłowiowego piwa się napić w Bostonie, skoro później trzeba jechać praktycznie godzinę do Foxborough. Mamy gigantyczny parking koło stadionu, tam jak jest tylko pogoda. W miarę niezła, nie musi być jakaś bardzo słoneczna i bardzo ciepła. Wystarczy, że nie pada, to rozkładają grille, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, dla rodzin, więc jest fajna zabawa już na 3-4 godziny przed meczem i później wszyscy razem idą na stadion. Tak średnio myślę 20-25 tysięcy to jest taka średnia publiczność przy bardziej interesujących meczach, 35 tysięcy około przychodzi. Mhm. Soccer jest najczęściej uprawianą dyscypliną przez dzieci. Nie baseball, nie futbol amerykański, nie NHL, nie koszykówka, tylko właśnie piłka nożna. Także myślę, że ta nowa generacja będzie pomagać, żeby ta piłka była coraz bardziej popularna w Stanach. Zupełnie na serio toczy się dyskusja, czy Stany w 2026 roku mogą ugrać medal na Mistrzostwach Świata, nie? Że tak mocna jest generacja, że to nie jest jakby myślenie życzeniowe, tylko takie poważne, że to się może wydarzyć. Myślę, że mają na to szansę. Mają bardzo młodą reprezentację przede wszystkim, która już uważam, że jest naprawdę na niezłym poziomie. Uważam, że te Mistrzostwa Świata w Katarze mogą być dla nich takim bardzo dobrym przetarciem przed tymi mistrzostwami w 2026 roku, które będą współorganizować razem z Meksykiem i Kanadą, natomiast większość stadionów będzie właśnie z USA. I wtedy myślę, że ten taki pik formy i możliwości może właśnie akurat nastąpić za te 4 lata. O właśnie, stadion po prawej. Co ciekawe, tu gdzie jest ta przerwa pomiędzy jedną trybuną a drugą, to będzie największy telebim na świecie. Ciekaw jestem, jak to będzie w rzeczywistości wyglądać. Myślę, że skończą to niedługo. To nie jest chyba jakiś super nowy stadion, nie? Nie, to już jest stadion, który ma około 30 lat, o ile się nie mylę. To jest boisko drugiej drużyny i Akademii. Głównie druga drużyna z tego korzysta. Piesek. Piesek, tak. On pomaga odstraszać lisy. Jest tu mnóstwo lisów. One i też te gęsi, które lądują na boisku i niszczą. Czyli ten pies jest pracownikiem klubu, tak? Pies jest pracownikiem klubu, tak. Dokładnie. Powiedz nam, gdzie się mamy kierować. Idziemy na razie razem. Dobra. Pierwszy test. Możesz kartę użyć. Tutaj do tego. Tak jak masz swag badge. Jezu. Na tym czerwonym. Tu? Tak. Dobra. Dzięki. Nice to meet you, Jake. Nice to meet you. Adam. Hey, how are you? Adam, pleasure to meet you.
great, so I'll take care of these guys till after training. Co wam to przypomina? Dosyć taką prężnie działającą korporację. Tak, że... tak, zdecydowanie korpo, no. Każdy ma tutaj komfortowe warunki pracy, swoje biurko. Gdzie jest Adam Buksa? MLS Best Eleven. To jest pytanie do ligi, która 11 najlepszych zawodników w tamtym sezonie wybierała. To jest bardzo kontrowersyjne pytanie i ja też chciałbym usłyszeć odpowiedź, ale ja ci nie odpowiem na to pytanie, niestety. No to tu zazwyczaj mamy konferencje te zoomowe, potreningowe. Jak rozmawiamy z dziennikarzami, no one nie odbywają się live, tylko po meczach. Po meczach już dziennikarze są tak jakby zgromadzenie w sali i mamy na żywo konferencje, natomiast tutaj potreningowe, przedmeczowe zawsze na Zoomie się odbywają. A ty też uczestniczysz w takich zoomowych? Tak, często, bardzo często. Jesteśmy w centrum treningowym New England i teraz myślę sobie na przykład o Radomiaku Radom, który nie ma gdzie trenować i musi się tułać gdzieś po całym Radomiu. Myślę sobie o polskich trenerach, którzy kiedy tylko przyjdą do klubu, mówią o tym, że trzeba zrobić boiska, bo potrzebujemy boisk. No tutaj jest wszystko tak naprawdę, czego potrzeba do trenowania piłki nożnej w jednym miejscu. Oh, Adam's been excellent to work with ever since he got here. You know, in Major League Soccer, we have to do a lot of work with the media to try to grow the sport and the game of soccer here in the United States. And so Adam's been very receptive to that ever since he arrived. The journalists here love working with him. His English has been fantastic. He loves to learn. He wants to be the best he can be every day. I work a lot on his finishing. I work a lot on his touch. And he's a pleasure to work with. He's a very, very hard worker. I call him like an old-fashioned English centre forward. He can hold the ball up, he can play, he can link up with players. He has the package, the all-round package to be a top quality international player. Lajcik, jutro mamy mecz, także dzisiaj mieliśmy takie bardziej taktyczne przygotowanie pod mecz, całe fragmenty, trochę akcentów motorycznych, gra na utrzymanie piłki i indywidualna praca na koniec, jak ktoś potrzebuje, także nic ciężkiego, natomiast jutro będzie ciężko, także musimy świeżość złapać. Teraz zapraszam was do szatni. Zobaczymy właśnie szatnię Centrum Odnowy Biologicznej, naszą restaurację klubową, czyli to górne piętro, gdzie pierwsza drużyna ma swoją bazę. Tu mamy szafkę z listami od fanów. No come in. No problem. A ja dziękuję. Cześć. No, polskie korzenie. To się wypika. Tego się nie spodziewałem. No to jest nasza oczywiście baza butów. Tu wychodzimy na murawę, którą już mieliście okazję pooglądać. Teraz akurat chyba Akademia ma trening. Tu mamy jacuzzi z ciepłą wodą. Tu jest lodowata woda i tu mamy bieżnię podwodną, z której korzystają zawodnicy kontuzjowani albo wracający po prostu do zdrowia. Jak zauważycie, w całym centrum treningowym mamy chyba 30 telewizorów, szczerze mówiąc nie wiem po co, ale one zawsze są wyłączone, no ale jak ktoś potrzebuje, to można FIFA odpalić nawet. No i tu jest nasza szatnia, tutaj bardziej po prostu się przebieramy i wszyscy albo idą na siłownię, albo na boisko, albo coś zjeść. Jako ciekawostką powiem, że to jest nasza główna szatnia, natomiast na czas pandemii, i to w sumie obowiązuje do dzisiaj, jest tak zwana szatnia covidowa. Jak ktoś nie jest zaszczepiony, a mamy takiego jednego zawodnika, no to ciągle nie jest upoważniony do tego, żeby w tej szatni się przebierać. I cały czas ma swoją osobną szatnię, która jest tam. I no po prostu tam sam się przebiera i jedynie się widzimy na treningach. Nie pytajcie mnie, jaki jest sens tego, nie wypowiadam się, ale jako ciekawostka, no... Jest jedna osoba, która ma całkowicie osobną szatnię. Arnor Islandczyk jest chyba moim najlepszym kolegą w drużynie. Najczęściej się z nim właśnie widuję i też niedaleko siebie mieszkamy. Chodźmy do restauracji, może klubowej. Dzisiaj mamy piątek, dzień przed meczem, to pewnie
już wszyscy zjedli wszystko, co było na stole. Ładowanie węglowe przed meczem. To jest Earl, nasz drugi bramkarz, Sebastian Leggett, Henry Kessler i Matt Turner. Wiecie, że Matt Turner w Arsenalu będzie bronił od następnego sezonu? Uwierzcie lub nie, oni się wszystkiego tego nauczyli nie ode mnie, tylko od właśnie tego Arnora, o którym mówiłem. Tak, mamy śniadania i obiady. No i oczywiście po meczu mamy na stadionie też posiłek, także dwa posiłki dziennie. Jedzenie jakoś specjalnie myślę, że się nie wyróżni. Nie ma tutaj takiego zwyczaju, żeby spędzać kilka godzin jeszcze po treningu w klubie. Dobra, idziemy dalej. Zahaczymy o fitness room. O! Zapraszam, zapraszam, wchodźcie. Quick material, don't worry. To jest nasza siłownia, nasz fitness room. To są nasi specjaliści, którzy są do dyspozycji, jak ktoś potrzebuje po prostu pomocy. Jared, Head of Performance. Wiadomo, przed meczem mało kto jakieś siłowe ćwiczenia wykonuje, ale na co dzień jest to dosyć duży ruch i po treningu, przed treningiem każdy w jakimś swoim aspekcie, który potrzebuje się doskonali. This is James Collins, an Irish guy in Boston. While we were driving here, I told them that there is a lot of Irish people here, so he is one of them. Widzę też, że sędziowie mają takie podejście tutaj w MLS-ie nawet, że jak ja fauluję obrońcę, no to zawsze przesadzam, bo jestem siłowo grającym zawodnikiem. Natomiast jak obrońca wejdzie mi łokciem, no nie, no wysoki jesteś, silny, no nie możesz się tak łatwo dawać przepychać, więc jest takie trochę stereotypowe podejście. No trzeba z tym walczyć, no jakieś bramki strzelać, wiesz, nie tylko głową, tylko z dystansu po kiwce. Także to też w moich nogach, żeby z tym walczyć. Natomiast no, nie traktuję tego też jako coś złego, no. Lepiej być silnym niż nie. Social media manager. Jan Lewy. To zawsze na mnie woła. Nie jest trudno nawiązać tu relację, bo każdy tak chce dla ciebie tutaj jak najlepiej. Gorzej jak jest, nie wiem, mecz, który nam akurat nie wyjdzie, albo zagramy słabiej. Ja jestem pierwszy, żeby się wkurzać wtedy, to muszę uważać, żeby nie przesadzić. Spróbujemy jeszcze się dostać do kit roomu. Nadruki są, tak, stawiane na koszulki. No nic, myślę, takiego specjalnego, ale chciałem pokazać wam, że też takie miejsce w klubie jest. O, akcent NBA troszkę na w sokerowym kit roomie. Wszystko wyszło tak, wiesz, fajnie, cukierkowo, MLS profesjonalne i tak dalej, to musimy znaleźć jedną rzecz, której ci tu bardzo brakuje, jeśli chodzi właśnie o piłkę nożną i trenowanie w tym miejscu. Nie, jest wiele rzeczy, których mi brakuje. To nie jest tak, że tutaj jest wszystko super. Jedną z rzeczy na pewno uwzględniłem już, jak oglądaliśmy szatnie, czyli to takie życie szatni. To jest na pewno coś, co było dla mnie przeskokiem, bo bardzo zindywidualizowana jest tutaj praca, natomiast relacje są takie, no powiedzmy, bardzo, bardzo pobieżne, no, tak bym to nazwał. I rzadko jest taka sytuacja, że po treningach się większą grupą zawodników spotykamy, bardzo rzadko. Być może jest to związane z tym, że te odległości, jak mówiłem, są duże, trzeba jechać godzinę z każdej strony, wiadomo, żeby wszystkich zebrać, to jest wyzwanie. Natomiast też widzę, zawodnicy są przyzwyczajeni do takiego trybu życia, trybu funkcjonowania jako piłkarze, że po prostu po treningu jadą do siebie, do rodzin i tam spędzają resztę dnia. Więc to jest na pewno taka różnica. Już się trochę nauczyłem tego, natomiast gdyby była możliwość, to chciałbym te popołudnia też spędzać w większej grupie zawodników po prostu, żeby łapać ten kontakt. To na końcu też się przekłada na boisko. Ja jednak jestem zwolennikiem trenowania dwa razy dziennie, szczególnie na początku tygodnia. I tu już trochę nie chcę wchodzić w buty sztabu, natomiast uważam, że spokojnie 2-3 jednostki moglibyśmy dorzucać. Czyli macie tylko jedną, tak? Codziennie? Mamy codziennie jeden trening, niezależnie od tego, czy to jest poniedziałek, czy piątek, dzień przedmeczowy, pomeczowy, mamy zawsze jeden trening. Nadrabiam to samemu, jak tylko jestem w stanie. Nie wiem, czy Kevin też mówi, Hitchcock, jak też pracuję z nim dużo właśnie po treningach. Natomiast w poniedziałek, wtorek, jak mamy 5-6 dni do meczu, no to muszę po prostu sam sobie te treningi nadrabiać na miejscu już w Bostonie.
Drodzy Państwo, wzór, idealny wzór dla trenera. Piłkarz, który mówi, że ma za mało pracy, a mógłby mieć więcej, powinien mieć więcej. Tutaj się wtrącę, jakbyście szczerze zapytali trenera, to myślę, że nie jestem łatwym zawodnikiem do prowadzenia, bo naprawdę dużo wymagam od siebie, od zawodników dookoła, od trenerów czasem za bardzo się i za szybko irytuję, dlatego to nie jest wcale takie wszystko cukierkowe, nie przesadzaj. Tak w ogóle lubisz Stany, ale tak szczerze? Wiesz co, pytasz mnie o... O życie. O życie. Lubię, natomiast wyobrażenia miałem troszkę inne. O, to jest ciekawe. A jakie miałeś wyobrażenia w takim razie? Znaczy, wiesz, ja swoje wyobrażenia na temat Stanów budowałem na temat, wiadomo, tak jak każdy, filmów na temat, na podstawie opowieści, no, głównie na temat telewizji, no nie ma co ukrywać. Natomiast życie tutaj, wiesz, ja nie chcę mówić za całe Stany, bo ale wieje. Nie chcę mówić za całe Stany, bo może być tak, że w innych miejscach i w innych Stanach jest troszkę inaczej. Natomiast w Bostonie akurat życie tych osób, które tu mieszkają, opiera się w 100% na pracy. Brakuje mi tutaj takich dni, gdzie można właśnie wyjść ze znajomymi na kawę czy na obiad. Jest po prostu zdominowane przez pracę. Natomiast to jest wszystko dodatek, bo ja zawsze podkreślałem i się tego trzymam, że Nie przyjeżdżałem tutaj w celach wakacyjnych tylko po to, żeby grać w piłkę, a to co najważniejsze, to akurat spełniło moje oczekiwania. Twoim zdaniem, jakie piłkarz, który przyjeżdża do Stanów, musi mieć cechy mentalne, żeby tu się tak dobrze odnaleźć jak ty? I nie mówię o takich ogólnych rzeczach, musi być pracowity, musi być pokorny, bo to wszędzie musi być, ale konkretnie pod Stany, jest coś takiego? Wiesz co, jeśli chodzi o tą pokorę, to tutaj ja nie jestem pewien, czy taka pokora zbytnia nie przeszkadza. Jak coś mi się nie podobało, to nie bałem się na przykład na odprawie tego artykułować i otwarcie o tym mówić. I nie wiem, czy to można podpiąć pod brak pokory. Raczej nie. Natomiast na pewno jeżeli ktoś tu przyjeżdża i są wobec niego duże oczekiwania, to uważam, że oprócz tego, że zawodnik musi wymagać od siebie, musi też jasno wymagać dużo od drużyny i nie bać się rozmawiać. Oni, uważam, bardzo szanują ludzi, którzy są otwarci. Adam, jeszcze poprosilibyśmy cię o mały challenge. Podaj nam jedną albo dwie fajne miejscówki, gdzie regularnie bywasz. My tam pójdziemy i zobaczymy, czy było warto. Dobra, no to dwa miejsca myślę, że polecę. Jedną właśnie kawiarnię, jedną restaurację włoską, moją ulubioną pizzerię. Od razu będziecie wiedzieli, jak wejdziecie, dlaczego... Koszuleczka? Tak, koszuleczka tam jest. Będziecie wiedzieli, że tam często chodzę, akurat bardzo lubię i klimat, i jedzenie. Się nazywa Must w downtownie, restauracja, pizzeria. Neapolitańska, bardzo dobra. A druga to jest kawiarnia prowadzona przez... Meksykanów i Bałkańców jednocześnie. Nazywa się Tradesman w Financial Districtie. Uważam, że mają bardzo dobrą kawę. Myślę, że najlepszą w Bostonie. Dobra, to my podejmujemy wyzwanie. Pokażemy wam, jak jest w tych dwóch miejscach. Czego się jutro na meczu mamy spodziewać? Myślę, że no, nasza chęć rewanżu za poprzednią porażkę z Miami będzie jutro widoczna. Wyjdziemy bardzo wysokim pressingiem. Będziemy chcieli jak najszybciej zdobyć co najmniej jedną bramkę i pójść za ciosem i wygrać wysoko. Tak jest cel. Powiem wam szczerze, że od tego ciągłego patrzenia na te budynki bolą plecy, boli kark. Zrobiłem to jak Polak. Mam nadzieję, że tutaj w Bostonie są jakieś refundowane masaże albo przynajmniej znają jakieś sposoby na kurację, bo cały czas się patrzy w górę na te wieżowce i można się nabawić pewnych zakwasów. Ale teraz patrzymy tylko przed siebie, idziemy do pierwszej lokalizacji wskazanej przez Adama, Tradesman, czyli kawiarnia. Zobaczymy. Adam nas nie oszukał. Jest całkiem przyjemnie, pijemy sobie kawusie. I przy okazji to może dobry moment, żeby opowiedzieć trzy szalone, arcyszalone ciekawostki o Bostonie.
Pierwsza, Boston jest miastem uniwersyteckim i w zasadzie na każdym kroku tutaj gdzieś widzimy jakiś uniwersytet. Studentów jest tu pewnie setki tysięcy. Między innymi znajduje się tu Harvard, czyli jedna z najbardziej renomowanych uczelni na świecie. Trochę droga, bo za czesne, za rok studiów trzeba zapłacić duże dziesiątki tysięcy dolarów. Natomiast chyba się opłaca, bo absolwenci Harvardu osiągają generalnie sukcesy w życiu. Na przykład zdobyli 48 nagród Pulitzera, 47 nagród Nobla, 10 Oscarów i 110 medali olimpijskich. To w Bostonie powstało pierwsze metro w całych Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w 1897 roku. No i można powiedzieć, że to widać dziś, bo te stacje metra są trochę stare, co zresztą możecie zobaczyć teraz. I trzecia ciekawostka, która oburzy wszystkich fanów ankiety Weszło z butami w programie Weszło Polscy. Mianowicie w Bostonie nielegalne jest straszenie gołębi. Ten budynek jest metaforą Ameryki. Najpierw spełniasz podstawowe potrzeby z piramidy Maslowa, a potem od razu idziesz na szczyt, zapominając o tym, co jest w środku. Wasz reporter. Druga knajpa, którą zarekomendował nam Adam, niestety jest zamknięta, więc za dużo tutaj nie nakręcimy, ale kiedy tylko weszliśmy do środka, to od razu naszym oczom ukazała się koszulka New England Revolution z numerem 9. Jesteśmy na Gillette Stadium, czyli stadionie New England Revolution, gdzie już za chwilę Adam Buksa będzie podejmował Inter Miami. Stadion po pierwsze jest dzielony wraz z drużyną Patriotsów, czyli ekipą futbolu amerykańskiego, która jest takim oczkiem w głowie Roberta Krafta, właściciela New England Patriots i New England Revolution. Po drugie, na tym stadionie może zasiąść 68 tysięcy widzów. Dzisiaj oczywiście tylu nie będzie, bo w sezonie zasadniczym tak mniej więcej po 25 tysięcy kibiców przychodzi na mecze New England. Po trzecie, tutaj za mną odbywa się właśnie taka budowa. Będzie tutaj budowany telebim. Największy telebim na stadionie piłkarskim na świecie, co ma oczywiście związek z Mistrzostwami Świata 2026, których to tenże stadion będzie jednym z gospodarzy. Cześć, jak się macie? Cześć. No witam, kanał sportowy przyjechał do mnie, wyobrażacie sobie, a za 3 tygodnie ja tam przyjeżdżam. Ale nie spodziewałem się tego. No i słuchajcie, to tutaj skończyłem karierę. No znaczy właściwie to nie mogę powiedzieć, że tutaj, znaczy w tym miejscu, ale na starym stadionie Foxborough, który się nazywał, zanim ten nowy Gillette był, ci sami właściciele, którzy mają New England Patriots, a pan Kraft z synem prowadzą to, także byłem tutaj, ale nigdy tu oczywiście nie grałem, bo skończyłem grać w 2000 roku. Boże kochany, to jest 22 lata już temu, to strasznie. A zobacz, wyglądam, mogę jeszcze grać, czy nie? Nie? Jakbym wyszedł dzisiaj, tak myślę, że jeszcze na tym piórku bym mógł zagrać. No Revolution na ostatnim miejscu, to jest coś niesamowitego. Drużyna, która w zeszłym roku wygrała ten sezon. Ten stadion to jest właściwie tak trochę daleko od miasta. To nie jest taki typowy stadion gdzieś w środku Bostonu, czy jak różne drużyny mają w samym śródmieściu, czy jak to my to mówimy w downtown. A to nie jest, to jest jednak kawałek drogi, co jest troszeczkę problemem. A New England Revolution, bo wszystkie jednak stadiony teraz są budowane w środku miasta, bo był okres czasu, że stadiony były w śródmieściach, czy to były piłkarskie, czy NFL-u, czy różnych, i jednak zaczęły się przenosić poza stadion, żeby mniej korków było, żeby jakiś dojazd. A teraz po latach znowu na odwrót jednak, bo ludzie chcą pojechać sobie właśnie do śródmieścia, zjeść coś w restauracji, czy iść sobie do jakiegoś puba i po prostu przejść się, kibicować i śpiewać, idąc na stadion. Będę próbował teraz zwyczaju amerykańskich kibiców, ale to może być trudne dla mnie. Może przeżyję. Help me, please. Oh, you can take microphone. Yeah. Yeah. Don't tip that, or it's going on your head. Like that. Yep. Here you go. Showtime. Raise it up. Showtime. Lift this up. Lift that side up. Yeah. There he is. He's a natural. Woo! Oh my God. Oh my God. Now after
After few seconds I am drunk. A jak się zmieniła kultura kibicowania w MLS? Powiedzmy od momentu, jak ty skończyłeś karierę w odniesieniu do dzisiaj, bo mam wrażenie, że Ameryka cały czas się no, uczy takiej kultury kibicowskiej. To znaczy, to też zależy gdzie. Jest dużo lepiej i na niektórych stadionach jest naprawdę rewelacja. We can unite on a wonderful soccer match. Yeah, we basically spend all afternoon waiting for Adam Buksa to score multiple yes. goals. That's yes. Basically. Tutaj jednak jest ciężko, bo to 70-tysięczny stadion, a przyjdzie na mecz 15 tysięcy, czy 10, 15, 20 tysięcy, to jednak to nie jest to, prawda? Jedna część stadionu jest przeważnie zamknięta, wiadomo, za bramką ci kibice kibicują, ale to echo się tak rozchodzi trochę dziwniej i nie czuć tego, prawda? Wezmę teraz udział w kole fortuny, amerykańskim kole fortuny. Może coś wygram. Losujemy. Steel Magnes. Wow! Kuba, wygrałeś Magnes! Yes, mam Magnes. Oh. Great souvenir, thanks! Jest, jest. Wracamy do Polski z tarczą, a nie na tarczy. Z perspektywy użytkownika polskiego stadionu szokujące jest to, ile tutaj rzeczy można kupić. Jest sklep z koszulkami, to akurat oczywiste. Jest sklep z popcornem, co już jest pewną ekstrawagancją. Jest sklep z koktajlami, jest sklep z kiełbasami, ale hitem jest to, że jest tu market. Taki zwykły market, w którym można po prostu kupić rzeczy typowo spożywcze. Zobaczmy to sobie. I na przykład mamy tutaj piwka, mamy wodę, mamy kanapki. On jest pracowity, naprawdę zamiata po całym boisku, wiadomo, że potrafi strzelić, potrafi wrzucić, jest dobry w powietrzu, a jeśli chodzi o jego grę fizyczną, też jest bardzo dobry w tym. Very exciting, always in the play, always making opportunities. My family is originally from Poland. It's kind of great to represent, you know, my heritage and just where I'm from, you know, or where my family's from. Każdy tu coś je i to jest szokujące względem polskiego stadionu, bo u nas się je tylko kiełbasa, zwykle w przerwie, a tak w sumie to się przychodzi najedzonym na mecz i wypitym, a tutaj każdy te potrzeby spełnia na miejscu. Pierwsza minuta gol. Widać, że New England jest zmobilizowany wizytą kanału sportowego. Ja jestem na meczu, mówiłem i w Polsce i tutaj mnie, mówię, wygrają, bo ja przychodzę na mecz. Dziękuję bardzo. Adam Buksa, gol i zarobił dwie czerwone kartki, także w skali 1-10, mocne 7, to 7,5, tak, 7,5 dzisiaj. Buksa! Poradziłeś sobie z presją kanału sportowego. No powiem szczerze, no nie było łatwo, ale dałem radę. No, cieszę się, bo dobry mecz, ważne zwycięstwo. Jestem przyzwyczajony do tego, że jak gramy z jednym napastnikiem, to ja zazwyczaj przez pierwszą połowę szukam sobie miejsca, trochę obserwuję obrońców i przez to skrzydłowie mają więcej miejsca po bokach czy dziesiątka. No i tak padła pierwsza bramka, gdzie akurat obrońcy byli skupieni na mnie i wszedł Tico z lewej strony i bardzo ładnie już w pierwszej minucie przymierzył. Natomiast w drugiej mecz się otworzył, oni musieli trochę wyjść na nas i
No i siłą rzeczy zrobiło się trochę więcej miejsca, te czerwone kartka jedna, druga nam pomogła, także finalnie swoje zrobiłem, cieszę się, mecz wygrany, także fajny wieczór. Od początku miałem taki plan, że ja tutaj nie będę zostawał nie wiadomo ile. Mówiliśmy tu o około dwóch latach, teraz jestem 2,5 roku. I klub doskonale o tym wiedział i oni sami taką opcję przedstawili, także my tego się trzymamy. W tym zimowym okienku teraz było bardzo blisko, żeby odejść do jednej z lig europejskich, natomiast klub był wybredny. Klub był wybredny i to dlatego dalej jestem w New England. Natomiast to nie jest tak, że mi się dzieje krzywda, że tu jestem. Nie, każda opcja jest dobra, bo ja tutaj regularnie gram. Ciągle się rozwijam, uważam. Po prostu chcę się rozwijać dalej. Jeżeli miałbym pewność, że tu się rozwinę jeszcze bardziej i jest to właśnie miejsce, w którym się dobrze czuję, to w porządku. Natomiast czuję, że by zrobić kolejny krok do przodu, to muszę wrócić do Europy.